Opowiem wam dzisiaj bajkę o tym, jak przypadkiem trafiłem do hotelu Ruby Lissi w Wiedniu, który okazał się być totalnie wystrzałowym gitarowym hotelem. Już na wejściu czekają na was gitary na ścianach, na stojakach. Bardzo ciekawy wystrój, dziwna sztuka i każdą z tych gitar możecie wziąć sobie do pokoju. I to nawet nie jedną. Możecie wziąć ile chcecie. Wystarczy, że podpiszecie malutki dokumencik wypożyczenia, wpisujecie od kiedy do kiedy i przemiły pan z recepcji poda wam gitary, które sobie życzycie. Następnie zabieracie gitary do swojego pokoju i voilà, możecie sobie grać do woli, no do 22. Powiem wam tylko tyle, że trafiłem tutaj naprawdę zupełnym przypadkiem, nie wiedząc, że rezerwuję ten pokój. No, czego chcieć więcej? Wyjeżdżam od nagrywania gitar, chociaż właściwie nieprawda, bo przyjechałem nagrywać tą gitarę. No, tą małą gitarę podróżną. A tu na mnie w lobby czekają kolejne gitary. To jest niesamowite. To jest w ogóle, to jest chore. To jest, dla mnie to jest chore. Jak można tak dokładnie wbić się przez przypadek do idealnego pokoju hotelowego dla siebie. I to nie jest żadna reklama. Nikt mi nie zapłacił, żeby tutaj spać. I nikt nie zapłacił mi, żeby zarezerwować ten pokój. I nikt nie płaci mi, żeby nagrać ten film. Robię to, bo jestem po prostu osobiście zaskoczony tym, co tutaj znalazłem. Wystrój jest ciekawy, może nie do końca w moim guście. To lustro tam z tyłu ewidentnie nawiązuje do lustra make-upowego, jakby przed wyjściem na scenę, żeby zagrać koncert. Ogólnie fajnie. Ten prysznic jest trochę zastanawiający, bo jednak fajnie byłoby tu przyjechać z kimś, a nie samemu. Ale ogólnie jest super. Jak już przy nowościach i zaskoczeniach, pokażę wam moją nową kostkę. Byłem ostatnio w Guitar Center odebrać tam sprzęt i chciałem wziąć kostkę. Gram na Jazz Trójkach, tych czarnych małych, tych. Gość mnie spytał, czy nie chcę spróbować nowej Jazz Trójki. Mówię, jak to nowej Jazz Trójki? To jest nowa Jazz Trójka. Z brokatem. Powiedział, że to jest sceniczna kostka, bo się błyszczy. Ale słuchajcie, ten grip, nie wiem czy się wyostrzy, nie wyostrzy, ten grip trzyma jak papier ścierny. Nie ma opcji, żeby ta kostka wypadła z ręki. Pograłem na niej dosłownie parę godzin i zobaczcie, jak zebrała brud z mojego palca. Z obu stron. Przerzucam się na te błyszczące, piękne, złote kostki. To, co mogę powiedzieć od razu, rozstrojone, ale struny wcale nie są w złym stanie. Nie znam tej firmy, Hagstrom. Jest to elektroakustyk z przystawką Fishmana, więc to nie jest, znaczy nie wiem, czy to nie jest tani sprzęt, ale Fishman robi bardzo dobre przystawki do elektroakustyków. Spróbujmy elektrycznej. Elektryczna jest zakurzona totalnie. No ale zobaczcie te wstawki. No i ten napis. Wow, ona ma nawet perłowy binding. To jest naprawdę ładna gitara.
Zaznaczę tylko, że ta gitara ma lakierowany gryf, ale wbrew temu, co powiedziałem wcześniej, ten jest ok. Nie lubię lakierowanych gryfów, ale brzmi dobrze. To nie jest w ogóle recenzja tej gitary, absolutnie. To jest recenzja tego hotelu. W ogóle nie recenzja, tylko właściwie przypadek, że tu się znalazłem. Ale wow, jestem naprawdę pod wrażeniem i wyobrażacie sobie pojechać na wyjazd, odpocząć, a tam czekają na was gitary na ścianach, które możecie sobie wziąć do pokoju i w każdym pokoju jest wzmacniacz. Co? Powiedzcie mi, co to jest za marka? Czy to jest droga marka? Dodatkowo z tego, co się dowiedziałem, co czwartek są organizowane wieczorki muzyczne, na które można przyjść ze swoim sprzętem, ze swoim repertuarem i niezależnie od poziomu umiejętności można się zaprezentować przed niewielką publicznością, która zbiera się tutaj w każdy czwartek. Cóż mogę więcej powiedzieć? Jeżeli będziecie kiedykolwiek w Wiedniu lub przejazdem, wpadnijcie tutaj, po prostu zobaczyć, jak to wygląda. To chore miejsce, super miejsce, naprawdę mi totalnie pasuje. I wyczekujcie filmu na temat gitary podróżnej, składanej Traveler Ultra Light. Trzymajcie się, hej!